Przemówienie rektora Uniwersytetu dr. Józefa Brudzińskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersyteckim podczas uroczystości 125. rocznicy Konstytucji 3 maja. Lat temu 124 na tym samym miejscu stał król, który na czele uroczystego pochodu przybył tu dla położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod świątynię opatrzności na pamiątkę uchwalonej przed rokiem Konstytucji 3 maja. Tu stał ostatni król niepodległej Polski. Po lewej jego ręce książę prymas Michał Poniatowski, który podał królowi złotą kiernię i młotek. Pod kamień węgielny położono dokumenty oraz monety bite za ostatniego panowania. Tragiczna losów kolej w niwecz obróciła szczytne zamierzenia twórców Konstytucji 3 maja, a z projektów wspaniałej, pamiątkowej świątyni pozostały te oto ruiny. Ale dusza nieszczęśliwego narodu jest jak dusza dziecka. Nie dla wartości materialnej przywiązuje się do przedmiotów, a dla wspomnień z nimi związanych. Wielkie i święte musiały być te wspomnienia w następujących po sobie pokoleniach, skoro do tych skromnych ruin ze czcią i rozrzewnieniem przypadała dusza narodu, szczególnie w chwilach smutku i przygnębienia. Nie przychodzili tu przodkowie nasi w roku 1831 i 1863, bo wspomnienia Konstytucji 3 maja nieśli z sobą na pole walki o niepodległość narodu i własną krwią je pieczętowali. Ale przychodzili później ci, którzy tęsknotę za przeszłością narodową zamknąć musieli w duszy. Aż wezbrała ta tęsknota potężniej w setną rocznicę Konstytucji 3 maja w duszach młodzieży akademickiej, otartej z szat Polski, wszechnicy warszawskiej. I przyszli tu wreszcie, że odbudowa gmachu narodowego od samych podwali rozpoczynać się musi, że cegłę do cegły składać należy, nie odrzucając starych, ale przystosowując je do ducha czasu i postępu, nie burząc przeszłości, a nie na jej grzechach budując przyszłość, ale czerpiąc z niej naukę i doświadczenie, szanując w przekazywanej tradycji, co w niej dobre, w imię twórczej miłości zmierzać do naprawy Rzeczypospolitej. Początek czynu stanowiło prawo 18 kwietnia o miastach naszych królewskich wolnych w państwach Rzeczypospolitej. Prawo związane na wieki z nazwiskiem Jana Dekerta, niestrudzonego bojownika o prawa mieszczan świadomych swych potrzeb. Wreszcie zaświtał jasny dzień 3 maja, gdy wniesiono na obrady sejmowe na Zamku Królewskim projekt odrodzenia ojczyzny, jakby ostatni świetlany przebłysk zdrowego instynktu narodowego przed zapadającym zmrokiem. Stanisław August, z Bożej łaski i z woli narodu król Polski, w otoczeniu i obecności twórców aktu niezapomnianej pamięci Hugona Kołłątaja, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego, zaprzysiągł za zgodą Zgromadzonych Stanów Konstytucję. Wielkie dzieło, dążące do naprawy ojczyzny, do utrwalenia silnej, świadomej swych celów władzy rządowej, do wydźwignięcia ze sromotnego bezrządu i panującego nieładu, do ratowania przed upadkiem. I poszła po kraju radosna wieść, na miasta i sioła, przez szare Mazowsze, na czarnoziemne niwy Rusi, rozbrzmiała po borach litewskich, dotarła pod brzegi Bałtyku, wstąpiła otucha w poczciwe, astrostane serca. Niezbadane wyroki opatrzności nie dopuściły niestety, by ten czysty wysiłek
poczęty w imię najwznoślejszych haseł, w imię zgody i jedności, dobra ogólnego, przyobleczony został w szaty czynu, ale żyje między nami i goreje w naszych sercach niewygasłym płomieniem jako najdroższa historyczna pamiątka, przekazywana z nabożeństwem i czcią z pokolenia w pokolenie. Krzepi znękane dusze, jako niezniszczony wprawdzie, ale nie mniej potężny dowód żywotności, widomy znak zdrowej do tworzenia zdolnej myśli narodowej. W brzemiennym w następstwa momencie dziejowym przypada nam obchodzić 125. rocznicę. Wierzymy, że odwróci się posępna karta naszej historii, a patrząc na leżącą przed nami czystą, niezapisaną, dzisiaj dajemy wyraz gnębionym, głęboko utajonym uczuciom. Naród cały w swej zbiorowej woli, wzorem swoich przodków, składa głośne świadectwo, że stoi niezłomnie przy spełnieniu swych narodowych dążeń. Wszystkie warstwy, wszystkie stronnictwa polityczne, bez względu na rozbieżność obranych dróg, ale jednozgodne w ostatecznym celu, ożywione jednym i wyłącznym przywiązaniem do spraw, miłością do Polski, stają ramię przy ramieniu, w duchowym napięciu do uroczystego obchodu. Mózgi nasze i serca nasze przepełnione nie tylko miłością, miłością, która wiedzie na wyżyny i cuda stwarza. Obok niej nie ma miejsca dla żadnych innych uczuć. Obniżyłoby powagę, umniejszyły nastrój uroczystej chwili. Polacy święcą rodzime, wewnętrzne narodowe święto, święto zgody, święto nadziei, promieniujące jasną przyszłością i oddają zarazem hołd pamięci twórców wielkiego, historycznego aktu. A oni spoglądają na nas z wysokości tych ścian, z dumą słuszną i głębokim wewnętrznym zadowoleniem, że usiłowania zacne na marne nie pójdą, że prawnuki, wierni przyrodzonym przykazaniom, podejmą od dawna niesnutą, ale nieprzerwaną nić ich pracy i krocząc po wskazanej drodze, wytrwają, nie spoczną, aż dojdą do zmartwychwstania.